strefa komfortu jest, została naruszona. Aksamitną twarzyk jedwab. Bo mi się zwykle nie chce. Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzelak Beauty. Dzisiaj kolejna zmiana kosmetyczek z Marleną. Hejka! Mam nadzieję, że wszyscy ją znacie z TikToka. Jeżeli nie, to oczywiście link do jej TikToka będzie w opisie, więc mam nadzieję, że bardzo ciepło przyjmiecie. A chciałam teraz tak zwrócić tylko uwagę na to, że jako jedyna osoba przyjechała do mnie na nagranie zamiany kosmetyczek w make-upie. Tak, ale słuchajcie, to jest cała historia, bo ja jak dodaję TikToki bez makijażu, to ludzie mnie nie poznają, więc jakby to jestem ja i zaraz mnie zobaczycie bez make-upu. Przygotujcie się. To jest hit, bo w ogóle tak, wiecie, już mamy zacząć nagrywać, ja tak patrzę, nie, zaraz, a tu już tak. Więc teraz Marlena się zmywa i zaczynamy naszą zamianę kosmetyczek. Proszę bardzo. Tada, mam nadzieję, poznajecie, mam nadzieję. Pokażmy może nasze kosmetyczki teraz w takim razie. Tada. Proszę bardzo. Więc jakby... Ale masz taką samą jak ja na pielęgnacyjne kosmetyki, bo przywiozłam dzisiaj taką samą. Ja właśnie zobaczyłam, Marlena otworzyła swoją walizkę i zobaczyłam tą kosmetyczkę i mówię, nie, nie może przygotować tej samej kosmetyczce. Właśnie ty się mnie zapytałaś, ja myślałam, że chodzi ci, że taka malutka i tak dalej, ale... Dobra, już teraz wiem, o co chodzi. No dobra, to w takim razie wręczam ci moją, taką biedną. Ja proszę bardzo. Twoją ja się czuję jak ze swoją. Wow. Wiecie. No, bo ty ją znasz. A patrz, ja ją pierwszy raz w ogóle dałam komuś. No patrz, widzisz, no. Chcę zawartość tej kosmetyczki. Ja się boję, że ja to wszystko zaraz wywalę, bo taka spokojnie to wszystko z myślą o tobie, żebyś wszystko ładnie widziała. Jak gdy muszę użyć wszystkich? Czy to są niekoniecznie, nie. Po prostu wzięłam kilka paletek, które zazwyczaj używam, ale będziesz miała tak różne cienie z każdej. Okej, bo powiem ci, że ja ci wybrałam bardzo specyficznie. Ale ja dużo produktów ogólnie używam, żeby się przepoczparkować. Od czego zaczynasz? Zaczynam zawsze od podkładu. Znaczy najpierw bazy. Ja rozumiem, że to jest ta. Tak, tak, tak. No. Okej, to ja mam też u ciebie bazę. U mnie baza jest, uwaga, Benefitu. A tutaj jest, słuchajcie, z Fenty Beauty. Nakładasz palcami? Bo ja bazę palcami też. Tak, palcami. Ale fajna konsystencja jest, taka kremowa. To tak bardziej sprawia efekt takiego grubej warstwy. Która ta z Benefitu? Tak, no, że ona jest taka bardziej gęsta, nie? Bo ta jest taka płynna. To jest gęstsza, no i też czuję, że jest taka świeża. Mam takie Nie, ona jest super, bo ja na przykład na pory czy coś takiego, ona wypełnia je, więc później masz taką aksamitną twarz jak jedwab. I jeżeli chodzi o kolejny krok, pewnie podkład. Tak. I masz jeden tylko, tak? Tak, tylko jeden. Żebyś nie miała takiego problemu, słuchaj. Ten jeden myślę, że wystarczy, bo słuchajcie, jest to Dior. Fancy podkład. Ja nie mam Diora żadnego. A ty masz Fenty. Ja mam Fenty, tak, no. Tak. I teraz będzie najśmieszniejsze, bo ja ci dałam mój kolor. No właśnie, widzę, że jest ciemniejszy. Ale on się dobrze dopasowywuje do twarzy, więc nie, myślę, że nie powinno być problemu. Mi się wydaje, że ten jest fajny, bo jest ciepły. No, ten jest fajny. No, ten też myślę, że będzie git. Delikatny bardzo. Bo ja właśnie mam straszne problemy z cerą. Nie mogę mieć nic za bardzo ciężkiego na cały dzień. Zobacz sobie jak ten Fenty, bo on jest taki... Ale to ma mega krycie. Stosowałam takie podkłady, ale po prostu zapychały mnie. Ja sobie tak wylałam teraz z tego Diora na twarz, z taką... Ja też zawsze na twarz, ale teraz tak wiecie, chcę tak ładnie z rączki nakładam. Ja w ogóle, słuchaj, zauważyłam, że jak do mnie przychodzą... osoby na nagrania, to jakąś mają taką dziwną presję tego, że wiesz, że ja się zajmuję make-upem, no to trzeba tak, ale jak przychodzą do ciebie dziewczyny, co się wiesz, też nagrywają tak dużo w makijażu, no to one są już tak bardziej obeznane, a ja na przykład, to wiecie, nagrywam też czasami makijażowe w TikToki, ale amatorkę. Co ty, ja tutaj miałam na przykład takie dziewczyny, które prawie w ogóle się nie malują. Tak? No oczywiście, że tak. Powiem ci, że ten podkład jest naprawdę fajny. W sensie, że bardzo... jest delikatny, ale dla mnie, powiem ci, że trochę za małe krycie. Że za małe, no wiem. No u mnie ten twój, myślę, że też się fajnie sprawdził, nie widać jakiegoś cięcia, mam nadzieję. No dobra, czyli teraz co, korektor? Byś używała korektora. Ja też bym używała korektora i dałam ci takiego, który właśnie teraz używam, bardzo go lubię, z NYX-a. A ja widzę, rozumiem, to są 3 korektory. Tak. Z Benefitu. Ostatnio najczęściej używam tego w środku. A on jest najnowszy. No. I pod oczy sobie dam ten i może tamte gdzieś tak na twarz. Jeszcze. Tak. A ty jak właśnie nakładasz korektor, to gdzie najczęściej? Ja pod oczy, trochę na nos tutaj. Okej. Troszkę tutaj na brody. Dobra. Czasami troszkę na czoło. Okej. Ja zwykle, w sensie jak mi się chce bawić, to właśnie też robię takie, że na czoło i tutaj i wszędzie. To teraz powiedz mi, gdzie mam nałożyć. To nałóż pod oczy i ewentualnie tam, gdzie jakieś niedoskonałości. Bo mi się zwykle nie chce. Dobra. Ja wyglądam teraz jak jakbym jakieś szamańskie rzeczy chciała dawać, jakby wiecie. Spokojnie, spokojnie. Jeszcze przyjdzie baking. Wow, ja mi się też nie chce bakingu, słuchaj. Nie, wiesz co, ja kiedyś robiłam, ale już zrezygnowałam, odkąd przesuszyłam sobie cerę tym. A tak, to jest w ogóle mega wysuszające. No. I będzie go słychać z tego myczki. Tak. My słyszymy koło siebie tak blisko siedzimy, że wszystko słychać. No dobra, no to wydaje mi się, że korektor mam z głowy. I teraz, czy ty zapudrowujesz od razu, czy nie? Tak? Zapudrowujesz. Ja ale mam ogólnie bronzer w kremie i róż w kremie, bo ja w ogóle teraz jakoś jestem taka kremowa bardzo. Może sobie zacznę od kremowych. Tak, no. I potem zobaczysz na przykład, gdzie w ogóle chcesz dać puder, bo ja czasami daję tylko tu i resztę zostawiam. Aha, okej, dobra. Więc ja tylko tak muskam swoją twarz. Że wiesz, daję na pędzel, odczepuję pędzel i tak sobie tylko wklepuję. Dobra, bardzo no to ja w takim razie tak zrobię. To jest puder chudy, pound cake i chyba dokładnie... Pound cake! Okej. No słuchajcie, dobrałyśmy się. Rozumiem, że pędzelek i po prostu delikatnie omiatasz, tak? Tak. No i tak sobie strzepuję nad tym, żeby nie za dużo. Dobra, czyli ja teraz róż. Bronzer. Najpierw daję bronzer i daję go głównie na policzki, trochę tutaj na żuchwę i wzdłuż nosa, tak żeby go tak, wiesz. To też tak czasami robię, jak mi się chce, czyli to mi się chce, widzisz? Mi się akurat chce, jeżeli chodzi o konturowanie, zawsze mi się chce, powiem ci, bo konturowanie robi taką robotę. I możesz sobie też na przykład te boki czoła na przykład jeszcze... To poszalejemy dzisiaj. Bo tak gdyby mega zmienia. No dla mnie też to zmienia, bo ja to jestem jajcem typowym z twarzy, także... Dobrze to zrobiłam? Dobrze! Bo to pierwszy raz tak robię. Dobrze, dobrze, bo wy się naoglądałaś TikToków. Prześledziłam sobie wszystkie filmy Agnieszki Grzelak w nocy. Żeby wiedzieć, z czym i z kim masz do czynienia. Nie no, ja cię znałam od dawna. Właśnie miałam ci powiedzieć wcześniej, że ja cię oglądałam, jak jeszcze byłam... Zanim się w przedszkolu. Zanim się z Kubą poznałaś? No, tak. Wow. Dawno. Oglądałam Je Pana Zjadam. To była moja ulubiona seria, słuchajcie. Ja nadal jeszcze nagrywam Je Pana Zjadam, bo ja nadal to lubię. Właśnie trafiłam teraz na te odcinki. Mówię, co ja mam do nadrobienia? No nie, słuchaj, mam, nie wiem, ponad 160 tych odcinków już. Dużo. No ja zawsze lubiłam oglądać po szkole czy coś. A ja znalazłam bronzer też. I najlepsze jest to, że to jest ten sam bronzer, tylko w formie pudrowej. Tak, bo to jest hula. I powiedz mi, jak go używasz? Po bokach po prostu, jakby robię sobie takie konturowanie delikatne. Dobra. A nie robisz nigdzie indziej? Tylko... I tutaj też, troszeczkę po czole delikatnie, no i też to tak troszkę po żółtkie. I możesz zrobić boki nos. Czyli podobnie. No właśnie, właściwie to samo. A ja już tak się nie, no bo wiesz, to rysujesz jednak po twarzy, to jest takie bardziej trochę inwazyjne, bym powiedziała. No ładnie to się blenduje. Powiedziała, że nawet trochę sprawniej to idzie niż pudrem. Ale też może szybciej w ogóle to idzie, bo jak sobie zrobisz jednak, paski, a potem rozblendujesz, to już. A tu jednak można też sobie zrobić kuku tym pudrem. Mówisz mi, że wiele razy sobie zrobiłam. No ja nie wiem, o co chodzi, ale tu... O kurde! Ty, ten korektor mi się nie roztarł! Oje! I ci zebrał ten puder. Nie wiem, czy wy to widzicie, mam X-a na brodzie. Ale słuchajcie, ja też tak często mam, więc to jest po prostu mój makijaż. Też mi się tak dzieje czasami. Może ten benefit tak strasznie szybko zasycha, ale ja tu muszę sobie podkładem to wyrównać, bo... Też czasami sobie po prostu to poprawiam. Wow. Mamy bronzer w takim razie ze sobą, to teraz róż, tak? Tak, teraz róż. Ja mam tutaj z Schoda Beauty. Taki brzoskwinkowy bardzo ładny, no. Ja bardzo lubię brzoskwiniowe róże. Chyba przez to masz tą Kalifornię, bo ja tak. I tutaj mam jeszcze taki zestaw w ogóle też. Też lubię ten róż. Wow. Także możesz sobie wybrać, bo ja czasami je na zmianę. Ale czad. A gdzie nakładasz? Bo się zastanawiam. Wiesz co, ja w ogóle robię tak, że nakładam go na palec albo na gąbeczkę i sobie, wiesz, tak wklepuję tutaj i trochę na nos jeszcze tu. No to tak jak ja. Tak? Ty też? Tak. Też daję tutaj takie, robię właśnie taki baby face trochę, nie? Wklepujemy. Ej, ładny. O, ja chyba sobie kupię te róże. Kurde. No. Bardzo fajne są, serio ci polecam, bo bardzo je lubię używać właśnie na lato, nie? Takie jak jest cieplej, żeby się tak nie tynkować ciągle. Tak. No i właśnie kremowe róże są super. Dobra, no to ja chyba mam. A ty ja? Ty już tak. Dobra. Ty już za dużo, ty już za bardzo podziękujemy. Nie, wszystko jest w porządku. To teraz ja bym użyła pudru i tak, ja sobie zwykle używam puszku. Tak właśnie tutaj na czoło, tam gdzie chcę, żeby najbardziej tak zastało. A potem resztę możesz na przykład sobie omieść pędzelkiem, że tak właśnie troszeczkę Dobrze. Zawsze idę tak, że potem daję rozświetlać, żeby już kończyć twarz i potem daję... Tak samo robię. Czyli mamy Fenty Rose Rave. O, nie mam tego. Już chyba na wykończeniu, chociaż jeszcze teraz nie zostało. Wow. No, ja kocham. I drugi to jest Cookie od Benefitu. Tak. Też jest kochany. Też jest kochany, dokładnie. Ale też jest bardzo ładny. Na pewno ja pójdę w Rose Rave. Proszę cię bardzo, słuchaj. Dlatego widzisz, ile wzięłam kosmetyków, żebyś miała wybór. Dziękuję, dziękuję. I co, i na szczyty kości policzkowych? Tak. Ten daje bo ten na przykład, ten perłowy, to używam tutaj bardziej przy policzkach. O. Żeby tak się fajnie błyszczało na przykład. Ej, to ja chcę to zrobić. Tak, bardziej tutaj na policzki. Czyli jak się żeby on... Tu bardziej? Tak. No, tak, od jakiegoś czasu tak zaczęłam właśnie robić. A widzisz, ja nigdy nie robiłam. I to się tak ładnie błyszczy zawsze na tych nagraniach, jak na przykład sobie coś tam dodaję. Ja też sobie, żeby tak na całą twarz jakby poszło, ale już tak, żeby mniej było tego produktu. A dajesz ten rozświetlacz jeszcze gdzieś indziej, czy tylko... Tak, daję jeszcze tutaj na nosek. Dobra, po całości. Tak, taka kreseczka, daję nad usta delikatnie. Taką kreseczkę i tutaj w kąciki i pod brwiami. Okej. Także troszeczkę szaleję z tym. Ale ten, czy tego na przykład też używasz? Ten. Powiem Ci, że bardzo podobnie to robimy. Skończyłaś puder, czyli teraz mi dała rozświetlacz. Dobrze, czyli tutaj też Fenty. Tak, dałam Ci Fenty, bo on będzie fajnie grał z tymi rzeczami, które będziesz miała na oczach. I na szczyty kości policzkowych i właśnie na nos też ten środek. Dobra. I na łupku binana. Powiem Ci, że bardzo ładne jest to połączenie tych dwóch rozświetlaczy. No. Jest taki trochę różowy, a trochę taki perłowy. Bardzo fajnie to wygląda, tak. Bardzo ładnie się to mieni. Teraz powiedz mi, co ty byś robiła? Jaki krok? Teraz ja zazwyczaj przychodzę do brwi. Jakby ktoś miał dać złotówkę za każdą rzecz, którą robimy tak samo, to już byś miała czystości. Ja dokładnie tak samo. Jak skończę twarz, to robię brwi i robię oko. Tak, ja wszystko tak jakby po kolei, to jest dla mnie takie bardzo naturalne, że tu mam wszystko utwardzone, znaczy utwardzone, no, utrwalone. To teraz w takim razie znajdźmy rzeczy do brwi. Ja tu przygotowałam dwie. Ten żel i marker. Pisaczek. Aha, czekaj, to? Taki potrójny jeden z Benefitu. Tu jest Bushy Brow, po prostu taki marker. Ale właśnie ten NYX-a jest dokładnie taki sam. Tak? No widzisz, nie wiedziałam w ogóle, że są jeszcze jakieś takie pisaki, że NYX ma. Tak. I bardzo je lubię. I jeszcze jest żel do brwi też z Benefitu. A zaczynasz w takim razie od tego? Czy od tego? Zaczynam od tego. O! Ja to mam takie malutkie włoski, to tam trochę tylko tego układania jest, więc najpierw sobie je utrwalam, żeby były w jednym miejscu, a potem pisakiem po prostu włosy maluję. I co, jak robisz te brwi w ogóle, że wyrysowywujesz sobie... Wiesz co, po prostu ja sobie przez to, że mam ciemne te brwi i dosyć grube. No to masz super, zawsze zazdroczę takim osobom. To ja po prostu sobie na przykład, wiesz, te dziurki jak są, to ja sobie po prostu zarysowuję dziurki. Dobra, to ja sobie zrobię brwi na Agnieszkę Grzelak dzisiaj. Wypełnij po prostu to, tak żebyś miała, wiesz, no takie brwi, żeby tobie się podobało, no bo wiadomo, że każdy ma inne brwi. Teraz jedziemy z markerkiem Bushy Brow. No on jest bardzo podobny do tego NYX-a. Fajne. No tylko taki właśnie o kolor Baby Brown, nie? To jest akurat, bo tamten jest brownie, czyli ciemniejszy. Słuchaj, jestem w ogóle świeżo po laminacji brwi, więc mam takie... Ja właśnie tak też patrzę na te twoje brwi, czy ty nie masz czegoś nałożonego. O, ten żel z Benefitu mi się podoba, bo trochę mi rozjaśnia te brwi, bo teraz mam takie bardzo agresywne, więc sobie przejadę jeszcze tym żelem, żeby właśnie sobie trochę rozjaśnić. Bo naprawdę właśnie tak świeżo po laminacji, one są takie bardzo intensywne. No. Patrzcie, czy są równe, ale zawsze mi jedna wychodzi, nie wiem, czy też tak masz, chociaż ty masz takie idealne brwi, że chyba nie masz. Nie. Ale ja zawsze mam tak, że ja mam jedną wyżej, drugą niżej. To mam wyżej, to mam niżej, więc pewnie tak będzie. Ja na to nie zwracam uwagi. Widzę, że przygotowałaś mi 3 palety. Tak. Ja Ci przygotowałam jedną paletę, jeden cień sypki i bazę. Koda Beauty razy 2. Wszystko. Mamy Rose Quartz i Nude. To jest ta kolejna nowość, kolejna paleta, którą też lubię. To jest ta seria właśnie, co wyszła z DC. Obczajcie to. No mi się mega ta kolekcja podoba właśnie z Revolution. Super, ale w ogóle nie wiedziałam, że z DC zrobiło kolekcję z Revolution. No. A u Ciebie w ogóle słuchaj, mam plan. Zacznij sobie od bazy. Dobra. Nie używasz baz. Nie, tylko używam jakby cieniu takiej, że jakby dajesz sobie po prostu taki neutralny kolor. A, to teraz powiedz mi, jaki make-up mam zrobić? Ja ogólnie się nastawiłam, że trochę weźmiesz z tej i z tamtej. A może być tak. Zazwyczaj łączę. Dobra. Zaczynam od Batmana, słuchajcie, i zrobimy tak. Ten kolor plus ten różowy i potem pomieszam go jeszcze z tą brzoskwiną. Hej, powiem Ci, że tego cienia w ogóle nie widać na mojej. Jakby nic. Ten Batman jest ten właśnie najjaśniejszy, w ogóle nie jest widoczny. Chociaż jak go nałożę więcej, to... Ja czasami paluchem nakładam, nie? Żeby był bardziej taki intensywniejszy. Ale zazwyczaj dopiero jak mam połamane palce, to jak mam jeden złamany, to tym wszystkim robię tym jednym robię cały makijaż oka. Powiedziałaś połamane palce i tak mi się... No właśnie się przejęzyczyłam, paznokcie, połamane paznokcie. Dobra, ja już nałożyłam sobie bazę. Dobra, no to teraz weź sobie ten sypki. Nie używałam jeszcze nigdy sypkich. Tak? No, proszę. Ja akurat ten uwielbiam, on się nazywa Nektarynka. Piękny, w ogóle. No, po prostu czytasz mi w myślach tym kolorem. Jak gdyby my się nie dobrałyśmy, żebyście tylko wiedzieli, że my się w ogóle poznałyśmy dopiero co. Jak gdyby to było, o cześć, Aga, cześć Marlena. I ja teraz wezmę różowy, ten baby różowy. Tak, ja nakładam ten sypki, słuchajcie, ten kolor, co przed chwilą pokazywałam, no jest cudowny. Piękny jest. Pierwszy raz w życiu. Tutaj daj na całą powiekę, bo potem będziemy to kontrastować testować z innym kolorem. I powiem Ci, że ten... Ja bym się w życiu na niego nie odważyła, bo to nie jest taki kolor, który ja bym wybrała, ale powiem Ci, że jest takie... O, tak. I teraz tak jak wezmę tą brzoskwinkę. I tą brzoskwinkę dajesz po prostu tutaj dalej, tak? Tak, tak, tak. Tą końcówkę oka łapię jeszcze i jakby ją wyjeżdżam tak pod, wiesz, zabrewkę. Taki robię ten kształt modny chyba bardzo. Tak, czy tutaj też na tą powiekę? Możesz wyjść trochę ponad, tak żeby nałożyć tak prawie pod brew. Możesz tak sobie, wiesz, polecić. Dobrze. Wiecie, uczę się nowych rzeczy. A ja używam cieni, których normalnie bym nie używała, bo one są tak jaśniutkie i delikatne. No bo ja głównie takie delikatne cienie właśnie. A jak już szaleję, to właśnie z blinkiem. No dobra, powiem Ci tak, jak gdyby ja nic nie widzę w tym oku. Ale nie, no ja widzę u Ciebie, po prostu jesteś przyzwyczajona, mi się wydaje, do mocniejszych pigmentów i kolorów. Na pewno, bo powiem Ci, że mam takie strefa komfortu została naruszona. Ale dobra, teraz Moon Magic tutaj wleci. Że ja też nie daję takich błyszczących mocno. Nie, no tak wysoko. Ja też podejrzewam, że Ty wychodzisz ze swojej strefy komfortu. On jest taki fioletowawo-różowany. Tak, tak, on się pięknie mini. I dajesz go na środek powieki? Czy tak, 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 ale tutaj też wjeżdżam. No tak. A na całą ruchomą? W sensie na cały ten obszar? Nie, nie, nie. Tylko jakby do połowy. Dobra. To ja sobie tutaj... O, jaki ładny. Mam to i powiedz, czy na górnej powiece jeszcze coś robię? Tutaj? No, w sensie rozświetlacz. A z cieni jeszcze takich kolorowych? Bo dałam 3 cienie plus ten błyszczący Moon Magic. Na dolną daję taki czasami ciemniejszy. O, Teddy albo Happiness, tak. Już Wam pokazuję wszystko. Nie, w tą stronę muszę. No słuchajcie, ktoś tu pójdzie do domu zaraz. Wszystkie żyją. No spokojnie, ale już tyle razy mi spadłem spokiereszowana cała, więc to się nie przejmuj. Ale jakby wiesz, zawał był. Tutaj mamy albo ten cień Teddy, albo Happiness. I co? I na całą długość, czy tylko zewnętrzny? Głównie na całą. Dobra. Ale mocniej przy kącikach, jakby zakończeniu oka. Ładny ten kolor. No. Ej, naprawdę jest ładny, ja go rzadko używam bardzo. Ja widzisz? No, bo jak człowiek ma tak dużo palet... Tak jest, tak jest. No, ja też czasami w ogóle odkryję jakiś cień po, nie wiem, pół roku używania danej palety. Nagle go nałożę i... Ładny. I jeszcze daję teraz tutaj, na linię wodną oka, biały. A dobra, to czekaj, to ja jeszcze Cię przeprowadzę, bo Ty tam masz jeden cień na razie. To teraz bym dała ten liliowy taki. Może spróbuj sobie dać na przykład tutaj, w wewnętrznym kąciku i rozzetrzeć tak do brwi, tak żeby fajnie kontrastował z tym pomarańczem. A ładny jest ten kolorek. No, on jest taki fajny. Ja lubię takie fioleciki. No proszę. I jeszcze potem możesz sobie tym błyszczącym właśnie przejechać tutaj pod brwią jeszcze. Dobra. I mówisz linia wodna tą jasną kredką. Benefit. Też ją mam. Taka jak skóra. Kiedyś używałam białej, bo nie wiedziałam, że takie istnieją. Ale odkąd odkryłam, to już tylko taka. Mi się wydaje, że kiedyś to wszyscy używali białych. I jeszcze były perłowe pomadki, które mam nadzieję, że nigdy nie wrócą. Kreski eyelinerem czy kredką? Eyelinerem. Tutaj tym czerwonym ostatnio robię, a to nie miałam go od Benefitu. U Ciebie, ja bym dała, wiesz co, tego fioletu troszeczkę w zewnętrznym i potem możesz sobie ewentualnie na niego dodać trochę tego błyszczącego fioletu i jeszcze na przykład albo tego rozświetlacza, potem tutaj już bliżej, albo jeszcze trochę tego, tylko tak bardzo już malutko. A ja będę walczyć z eyelinerem. Ty jak robisz kreskę, to robisz ją cienką, długą, tak do góry, co robisz? Robię ją zazwyczaj taką prostą, ale grubszą. Ładnie ten fiolet, jak dodałam na dolną mocniej. Ja widzę, że ten liner jest naprawdę fajny. Już teraz czuję to skupienie. No to super, już delikatnie jest wszystko robione. Tak, już nie mogę mówić. Czy ona jest dobrze płaska? Jest okej. Czyli bardziej płaska. Ale dobra, no postaram się zrobić drugą podobnie. Nie, bo ja zawsze jak robię, jak maluję i na przykład, bo ja czasem jak otworzę oko, to ona mi ucieka. Nie jest taka, jak sobie maluję. I zawsze na otwartym oku maluję, żeby zrobić czasami nawet gdzieś tam sobie taki uskok, ale jak patrzę do przodu, to jest prosta. Przygotowałam Ci fioletową kredkę i właśnie też, żebyś zrobiła kreskę fioletową kredką. Robisz tak do góry, też takie proste, czy bardziej jaskółkowe? Ja robię trochę bardziej jaskółkowe, takie bardziej do brwi jakby i też robię taką grubszą. I możesz albo zrobić, albo ją pociągnąć tak po całości oka, albo do połowy, bo to też robię tak jak czuję, jak mi się, wiesz. Dobra. Ale teraz już jest cacy, już jest dobrze, wiesz, już mam krechę. Tutaj na dole jest trochę więcej koloru, więc mam takie Ja w ogóle bym chciała więcej kolorowych takich linerów, ale brakuje tak normalnie w sklepach. Ja teraz daję tuszu jeżec. Ja tutaj widzę te trzy chyba, a nie, tak, trzy. Tak. Najczęściej używam tego i tego. Ten jest taki bardzo prosty, więc... Taki zapasowy. Możesz ten. Okej, ale wszystkie są z Benefitu. Tak. No. Czyżbyś była fanką Benefitu, czy po prostu paczki PR-owe? Paczki. Ja akurat jestem fanką, słuchaj, tego. Maybelline Sky High. On był w ogóle mega popularny na TikToku. Nie wiem, czy kojarzysz. Coś mi się kojarzy opakowanie, tak. Tylko zanim go użyjesz, to niestety mam dla Ciebie bardzo trudne zadanie. Sztuczny rzęs. O Jezu, ja to widziałam już. Wszystkim daję. Ja Cię kręcę. Bo uwielbiamy. Czy Ty kiedyś przyklejasz sztuczne rzęsy? Tak, przyklejam do charakteryzacji, jak robiłam sobie na TikToku różne filmy. Były jak były. Do filmiku na kilka sekund się utrzymały. No słuchaj. Challenge. Myślę, że dasz radę. Te są akurat takie bardzo delikatne. Ja moim zdaniem one są mega fajne. Dobra. I tu masz klej taki przezroczysty i do tego możesz sobie albo palcami, albo pensetą, jak wolisz. O, dobra. Zajebiście. Tak. Tak! Co teraz? I teraz puszczasz środek. Zewnętrzny musisz sobie I teraz na samym końcu ten wewnętrzny. Ale czad! Zrobiłaś to za pierwszym razem teraz. Nie mów jeszcze chłop. Sorry, za bardzo się podekscytowałam. Jedna rzęsa jest. Tak, jest i teraz druga. Ja w ogóle znam osoby, które nakładają parę tuszy na raz. Czyli na przykład jedną z tego. Ja tak robię często. Tak? Właśnie magnetyk, a potem daję ten kurs. To może też tak zrobię? Pamiętaj, żeby nie dawać za blisko wewnętrznego kącika. Możesz dalej dać na zewnętrzny, ale wewnętrzny powinien być taki... w miarę luźny, bo ci będą denerwować. Nie, przykleiło mi się do pensety i mi odeszła cała. Nie. Gdzieś cało. No, bo to jest najgorzej właśnie, jak zostanie klej, to potem już nieważne. No, wychwyciłam, wiesz, za blisko. Tak. Podejście numer 2, tak. Ale powiem Ci, że w razie co, to wiesz, pomoc jest po Twojej lewej stronie. I teraz sobie dam drugi tusz. Ja tutaj dalej zamarłam. Przykleiłaś? Czasami tak jest, że jak sobie przykleisz do rzęs, to potem ona się nie chce przykleić do skóry. Trzeba odkleić i nice! Siedzi! Jej! I co? Jak było? Strasznie? No, nie powtórzy trochę do góry, nie? To tak... Tak, właśnie możesz jej tak przyczesać, żeby ona się tak skierowała do góry. No Barbie, no. Ja się tak zawsze czuję w takich rzęskach. Teraz usta. Tutaj mam całkiem sporo rzeczy. Tak. Więc powiedz mi, co w ogóle... Ogólnie proponowałabym kredeczkę, szmineczkę i błyszczyk. O wow, aż 3 produkty. O nie, to teraz Ty będziesz super szybka, bo u Ciebie szaleństwem jest błyszczyk. Czy Ty tą konturkę dajesz po całości, czy tylko... Daję po całości i troszeczkę sobie wyjeżdżam ogólnie za jakby swoją wargę, bo ja tą dolną mam taką mniejszą. A, czyli nie zamalowujesz całej po całości, tylko sam kontur jakby? Kontur, Okej. Uuu, taki kolor brzoskwiniowy. Takiego jeszcze nie miałam na ustach, słuchajcie. Ja w ogóle ten makijaż cały to jest nowość dla mnie. Ładny zapach ma. No, przyjemny. On jest piękniutki. Dobra, teraz leci Fenty. Chyba nie mam tego koloru. Mam tylko co chwilę. Fajne. Nowy produkt. I teraz dam błyszczyk Limp Maximizer. Z Diora też. Tak. Fajny, bo on jest taki... Już będzie piekł w usta. O nie! Tak, bo on powiększa. A czy to tak jest? Jezu, już totalnie się czuję inaczej jak inny człowiek. Jak jeszcze ta szmineczka wjechała. No, tak, bo to jest takie, wiesz, kolorowe bardzo. To teraz przejdźmy do podsumowania. Jakbyś mogła powiedzieć rzeczy, które najbardziej Ci się podobają. To muszę się zastanowić. To możesz też zacząć od tego, co wiesz, że na pewno byś nie robiła. I na zasadzie nie. No bo to ta szminka, jak się czuję w niej. Tutaj brakło mi takiej konturóweczki ładnej. Bardzo podoba mi się róż. Tak, ten z Fenty, bardzo jest ładny, taki totalnie mój klimat. Podkład też mi się podoba, fajne ma krycie, znacznie lepszy niż tamten mój. Jest cięższy, ale myślę, że też bym używała. Co do brwi, na początku miałam taki klimat, że może trochę za ciemne, ale im dłużej je mam. Ale nie, dobra, jeżeli chodzi o kolor brwi, tak tutaj wiadomo, że ja dawałam mój, ale jest trochę ciemniejszy, ale nie ma takiej tragedii totalnie, że jest nie do wyjścia. Jeżeli chodzi o kredkę, no to tego bym nie użyła, bo ja sobie z tym totalnie nie radziłam, to Aga mnie ratowała i poprawiała gdzieś tam. Jeżeli chodzi o mnie, to tak, na pewno uwielbiam usta. W sensie to było takie super, nawet bez błyszczyka bym mogła mieć. Tak, tylko bo ja też noszę czasami bez błyszczyka. Oko jest dla mnie właśnie za delikatne. Uratowała to ta kreska, że miałam takie, dobra, mamy to. No bo to zawsze taka wisienka na torcie, dla mnie to jest idealnie po prostu. I brakuje mi rzęs. Podkład dla mnie jest za delikatny troszeczkę, że jak gdyby tak za mało wygładził, wyrównał wszystko. Natomiast te rozświetlacze też hit. Te dwa połączone ze sobą mam takie ładnie, ładnie. No więc dziękuję Ci, że przyszłaś do mnie. Tak, ja również bardzo dziękuję za zaproszenie, było mi bardzo miło. Dajcie Marlenie oczywiście dużo miłości w komentarzach. Chodźcie do mnie na TikToka, bo tam również czeka na Was filmik z Agą. Sprawdzałyśmy wszystkie filtry z TikToka. Także dziwne bardzo, ale śmieszne. Tak. Więc do zobaczenia, trzymajcie się ciepło i pa pa! Pa!